No właśnie chcę wam powiedzieć, że właśnie Meksykana już chaty nie ma, kibla drewnianego nie ma. Była koparka, sprzątnęła chatę. Tam będzie ogółem inny budynek i po prostu chciałem wam to powiedzieć i po prostu, no, stary budynek. Tam będzie podobno klinika odwykowa dla alkoholików. Tak, ja słyszałem właśnie też. No to... Kto jest uzależniony, to pije alkohol. Ale również inne płyny. O te. No właśnie, te żądła. No i serdecznie gorąco was pozdrawiam. No, jest bardzo ciepło. Mój kolega przyjechał, szwagier. Na kawkę. Na kawkę. Uczęstowałem kawkę. Plus małe, co nieco. Nie, takiego czegoś nie ma. Nie ma. Kawkę sobie pijesz. Bez cukru. Bez cukru. Bo ty bez cukru pijesz. Bez, ja wiem, bez cukrowiec, bo... Tak, to cukier on cały zje. No i po prostu na ten temat. A mogłem pojechać do swojej Mariocie jest w Warszawie. No, jacuzzi pokazywała zdjęcia całe tego hotelu, ale ogółem... A na którym piętrze? Ja nie wiem dokładnie. Bo to istotne, czy to jest parter, czy drugie. Nie, to mi jest. Wyższe piętro. Są to duży hotel, wspaniały. Ogółem i na ten temat właśnie chciałem powiedzieć, ale ogółem muszę być, powiedział, ogółem Krzysztof chciałby ogółem chyba zamknąć, nie wiem, w kajdanki, bo on ogółem jest, sami widzicie, on jest prokurator. 25. Albo 200 zł grzywny. Albo 200 zł grzywny. No i grzywna. Trzymajcie się, cholera jasna, i pozdrawiam was wszystkich gorąco i po prostu bardzo dziękuję, że chcecie w jakiś sposób mnie oglądać. Może i pozdrowić jeszcze Jana Łosia. Słucham? Jana Łosia pozdrowić. On jest w niebie teraz i ogląda YouTube. No właśnie, to serdecznie jego pozdrawiam. Szkoda, że odeszłeś. No Janek, za szybko. Za szybko mogłeś przedwcześnie. Mogłeś trochę jeszcze pożyć, ale ogółem chyba znaliśmy się w dobrym... stosunkach. Znaczy, rozmawialiśmy całe te wszystko. Na luzie. Na luzie. A to, że pewne każdy człowiek, mogę powiedzieć, każdy człowiek się kłóci, bo każdy człowiek ma inny charakter. A to jest po prostu bezczelna osoba. On tak kronomowi to oczywiście. Tak. No i trzymajcie się. Tako.